To wybrzeże już widzę chyba od pół godziny. O jest. Allied leaders have been gearing up for the invasion of German-occupied France for over 2 years. Allied operations to soften up the Axis southern flank in North Africa, Sicily, and Italy has slowed preparations in the build-up for the retaking of France. However, these operations, including the disastrous raid at Dieppe and the operations in the Pacific, allowed the Allies to gain valuable experience in amphibious landings and develop effective combat tactics. The time to take back France had finally come by June 1944. Command of the invasion was given to U.S. General Dwight D. Eisenhower. The Germans had built what they called the Atlantic Wall, which was a series of fortifications all along the French coastline facing England, and the Allies employed many deceptions to try and keep the actual landing beaches secret. The Allied deception was aimed at making the Germans think they would land in the Pas-de-Calais area, not Normandy. One example of this deception was that Allied aircraft flew many more missions over the Calais area than Normandy in the months prior to the invasion. Air support for the invasion was carried out by the British 2nd Tactical Air Force and the American 9th Air Force stationed in southern England. During the weeks leading up to the invasion, these units would attack targets including rail yards, vehicles, airfields, radar installations, and communications all throughout northwestern France. They would also strive to destroy any Luftwaffe aircraft that could pose a threat to the invasion force. Preparations for the invasion, codenamed Operation Overlord, were completed by the end of May 1944. Due to poor weather, the invasion was postponed from the 5th of June to the 6th. This became D-Day. Dzień dobry. A więc tymczasowo żegnamy się z karierą amerykańskiego pilota na samolocie transportowym C-47, czyli naszego Kevina Lamberta. A to z tego względu, że przenosimy się o kilka miesięcy wcześniej z terytorium Francji czy tam Belgii na terytorium Wielkiej Brytanii, ponieważ zakupiłem nowy dodatek w bitwie o Normandię. I teraz to wrzucę na sam koniec materiału. A my tym samym przechodzimy do naszej kariery amerykańskiego pilota samolotu transportowego C-47A, zwanego również jako Dakota. Zaczniemy na samym początku, czyli 15 kwietnia 1944 roku, przygotowania do inwazji, który dywizjon sobie wybierzemy. No, mamy daleko w głąb terytorium naszego, gdzieś jak najbliżej. Aby nasze lotnisko znajdowało się jak najbliżej, to też nie. Może ta 98. No, tutaj będziemy startować. Ok, to wybierzemy 98. Zobaczymy, jak nam przypisze imię i nazwisko. Tony Jacobson, o. 19 października 1922 roku urodzony. A więc zatwierdzamy karierę i powinien się pojawić filmik wprowadzający, którego notabene jeszcze nie widziałem, bo nie zaczynałem jeszcze tutaj kariery, jest to pierwszy raz. A więc jesteśmy po materiale, po filmiku wprowadzającym. Kurczę, nie wiem czy w ogóle, czy nie będzie teraz następnego materiału, jeżeli nie wystartujemy 5, bo 6 rozpoczyna się operacja Overlord. Planów nie mamy żadnych. Co on tak... No jest nowa gazeta, tak pisze. New newspaper. Dobra, coś się tutaj mu zawiesiło, to nie będziemy tam wchodzić. Jak to tutaj wygląda? Ok, więc przechodzimy do dnia następnego. Więc jeszcze dzień przed zmianami na linii frontu, 5 czerwca 1944 roku. Mamy 14 stopni, dosyć silny wiatr. Chmury na poziomie 1200 metrów i mamy mżawkę.
zostaliśmy wzmocnieni o 4 samoloty C-47A. My dołączamy. Oczywiście tak, przyspieszymy sobie karierę, startujemy z pasa, dajemy tutaj na maksa liczebne. I to chyba tyle. Jakaś specjalna przesyłka. O 23.55, więc czeka nas nocna misja. Ale czekajcie, bo to nasz czeka? Nie nasz. Aha. Więc przeskakujemy. Czekajcie, bo czegoś tu nie rozumiem. Misja ukończona. A więc przechodzimy do następnego dnia i będziemy mieli znów filmik. A przynajmniej powinien być. Dosyć szybko się tutaj zmienia. Co kilka dni dosłownie, widzicie? Później znów kolejny. Dziesiątego czerwca. Ależ on mieli, co się dzieje? Having consolidated the flanks of both armies by June 10th. Lądowanie w Normandii. Utah, Omaha, Gold. The town of Carentong was captured on June 12th. The U.S. 7th Corps successfully isolates the Coltantan Peninsula by June 18th and began approaching Cherbourg. This heavily fortified city and the nearest deep water seaport was captured by June 30th with the help of airstrikes and shelling from warships offshore. Może nam lotnisko przeniosą już do Niemiec. To the east, do Francji, the British 2nd Army faces the brunt of German armored counterattacks. And British and Canadian divisions are bogged down in heavy fighting in their attempts to capture the city of Caen. Operation Epsom is launched at the end of the month, and the British and Canadian divisions overcome the German Panzer divisions, advancing into the western side of Caen. The creation of artificial harbors brings an ever-increasing flow of the reinforcements and supplies from the British for the Allies. The construction of forward airfields and the expanding beachhead allows British 2nd Tactical Air Force and U.S. 9th Air Force squadrons to begin transferring to the immediate battle area and providing close air support to the Allied ground forces. The German 15th Army remains in the Pas-de-Calais area, still waiting for the supposed main Allied landing that never materializes, while the German 7th Army is struggling to hold the line in Normandy. Any reserves that were sent to reinforce German units in Normandy were under constant Allied air attack. The Luftwaffe was completely ineffective in stemming the Allied advance in Normandy. Okej. Okay. 23 aż? A żeś mnie przeskoczyli? Kurczę, trochę to źle zrobiłem. Skąd startujemy? Nie przeniesiono nas gdzieś? Nie, znów stamtąd. Tu się toczą walki. O której nie mówcie, że znowu nocna misja. Północ. O 5 rano. Mamy dostarczyć przesyłkę. Dobrze. I lecimy sami. No, trzeba będzie nieźle tutaj nawigować. Ale kaczora Donalda mamy. Żeby nie pobłądzić. O 5, czyli tutaj. Na Carentan, do lotniska na Carentan. Okej. Więc przejdziemy sobie do mapy. Ja sobie tu co nieco poopisuję, tak abym gdzieś nie pobłądził. No. Jest, dobra. Wczytało na mapę. I tak, punkt drugi, kurs 162 stopnie, 1000 stóp i tu mamy 56 mil. Po kolejnych 50 milach docieramy już do lotniska przy Carentan. Ok, tu w tej zatoce. Dobra, ale ja tutaj tak muszę sobie poopisywać. Dobrze, ja już jestem po odprawie.
Poopisywałem sobie wszystko, ale mam duży kłopot z wiatrem. Mamy napisany wiatr jako południowy, południowy wschód, 20 mil na godzinę. I bardzo mnie to dziwi, ponieważ jak gramy w karierze niemieckiego pilota, mamy dokładnie rozpisany kierunek i siła wiatru na danej wysokości. Na poziomie gruntu 1000 metrów, 2000 metrów, 3000 metrów, z jakiego dokładnego kierunku wieje, z jaką siłą wieje. No tutaj mamy południowy, południowy wschód. Co to ma oznaczać? No południowy wschód, można sobie przyjąć, że to mamy 135 stopni. A ten południowy, południowy nie oznacza, że ma być bardziej na południu, czyli nie wiem, 160 stopni. Nie mam pojęcia. Obliczyłem sobie wiatr jako 135 stopni i 20 mil na godzinę. Startując z naszego lotniska i lecąc do punktu drugiego, ten wiatr będzie nas spychał ciągle na zachód, więc będziemy po prostu zbaczać z kursu, lecąc w stronę Francji, ciągle w prawo. Więc będziemy musieli sobie skorygować kurs o minus 3 stopnie, czyli 159. W punkcie trzecim będziemy korygować już o minus 4 stopnie, czyli zamiast 168 będziemy mieli 164. W drodze powrotnej będziemy musieli korygować kurs w prawo, czyli zamiast 337 dodajemy 3 stopnie, czyli będziemy mieli 340. Jeżeli chodzi o sam lot z Wielkiej Brytanii do Francji, nie powinien on być kłopotliwy, jeżeli mocno nie zejdziemy z kursu. Tu mamy taki półwysep, dosyć fajnie wyeksponowany, a do lotniska lecimy wzdłuż wybrzeża. Dokładnie tutaj, w tej zatoczce, na prosto na południe od tej lewej takiej zatoczki. I lecąc, to będzie po naszej prawej. Mamy lotnisko przy mieście Carentan. W drodze powrotnej też nie powinienem mieć problemów z nawigowaniem do naszego lotniska. Tylko obym nie pomylił. Popatrzcie się, ile to jest lotnisko. Tu mamy lotnisko, tu. Mamy skrajne lewe i to jest chyba to największe. Za miastem po prostu mamy gdzieś około 10 mil za naszym miastem. To jest w milach czy w kilometrach? W karierze niemieckiej było to w kilometrach. Co, czemu mi nie chcesz zaznaczyć? Jakoś dziwnie to działa. Czekajcie. Sześć mil, ok. Ten kwadrat w jednostkach metrycznych ma 10 km. Czyli tu mamy 6,5 mili, 6,30. O, dobra, to tyle. Powracając, mamy tutaj taką wyspę. Po lewej mamy też jakąś wysepkę, albo to jest półwysep. Dokładnie się nie przyglądałem mapie Wielkiej Brytanii. Tu mamy góry. Biustonosz. To z lewej strony tego biustonosza przelatujemy nad miastem jakieś 6 mil. Robimy nawrót i lądujemy na nasze lotnisko. Dobrze, no to przechodzimy do startu. 5:15. Lecimy sami, więc jesteśmy zdani tylko i wyłącznie sami na siebie. O, mamy piękny poranek, więc wyłączamy pauzę. Włączamy traki. Ora. I Plastic. tak. This is flight. Blue red. Obroty full. In combat sector. Over. Plastic. Clear for Automatyczne takeoff. Plastic. kaptowanie. Leader taking off. Out. Ten już nas tam wysyła. Klapy damy sobie na 1/4. W porządku. Światła. Oj. Światła. Dobrze. Aha, włączymy sobie to. To wyłączymy. Chłodnica oleju niech jest na maksa. Dobra, startujemy. Osiemdziesiąt pięć, a 90 mamy wznoszenie. Mamy 80, 90, a więc wznosimy się podwozie do góry. Tam mamy radar w oddali, a przynajmniej tak mi to wygląda. Aha, czyli możemy się jeszcze sugerować tym radarem, powracając do lotniska. Mamy miasto, ależ ono jest ogromne. Wow.
Mamy lecieć na wysokości 1000 stóp. Dobrze, obniżymy sobie. Klapy. Dźwigamy. Okej. Obniżymy sobie trochę lot. Zaraz włączymy autopilota. Może już włączymy. Dobra, włączamy autopilota. I teraz tak. 162 stopnie. 162 minus 3, czyli 159. 159 stopni. Niech nam troszeczkę obniża ten lot. Mam wrażenie, jakbyśmy spadali. Wy też? Dziwnie jakoś tak. Tu mamy ten radar. Mamy tą wyspę. Tutaj taka zatoczka. Okej. Obniżymy sobie trochę. I wydaje mi się, że zobaczymy się dopiero wtedy, kiedy dostrzeżemy ląd. Ten wstęp i tak jest długi, ale kolejne misje będą stanowczo krótsze. Po prostu większość trasy przelatujemy nad wodą. Jeżeli nas nic nie dopadnie, no to będę to przycinał, bo to bez sensu, abyście to oglądali. Tysiąc stóp. Co z tym radiem? O, widać już ląd. Ojeja. Tam jest chyba ten kraniec. Ja sobie porobiłem zdjęcia mapy, jak również sobie narysowałem na kartce. Mamy delikatnie nad tym lądem przelecieć. Dobra, to nie powinno być żadnego kłopotu. Ale tu 2400. On znowu będzie nam znosić. Tak. Okej. Musimy skorygować autopilota. Jest i Francja. No ten radiokompas najprawdopodobniej pokazuje nam nasze lotnisko. Troszeczkę jeszcze sobie obniżymy i
zmienimy już kurs, bo wydaje mi się, że powinniśmy się znajdować nad punktem trzecim, a więc 168 stopni minus 4 stopnie, czyli 164 stopnie. O ile ten kierunek wiatru, bo tak jak mówię, strzelałem z kierunkiem wiatru jako 135 stopni z tego, ze 135 stopni, że niby wieje, a tak do końca nie wiemy, czy to jest 135, czy to jest na przykład 98, a może i nie wiem, 170. Coraz bardziej jest widoczne wybrzeże Francji. No i nic się nie dzieje. Obserwuję jeszcze niebo, czy przypadkiem gdzieś nie ma wrogich myśliwców, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne. A, nasze okręty. Okej, ja już myślałem, że to są jakieś samoloty. Flota. O, coś nam radio kompas szaleje. No my na pewno nie lecimy na północ. Tylko dlaczego tu jest tak to... Może to trójkąt bermudzki jakiś? Ale coś nam tam namierza. Czyli możliwe, że to lotnisko. No zobaczymy. Rozumiem, jakby tu były stopnie względem naszego samolotu, ale północ, południe, wschód, zachód. Trochę to mylne, jakby to był faktycznie kompas jakiś, ale... Ale ewidentnie pokazuje północ, a my nie lecimy na północ, tylko na południe. A konkretnie na południowy wschód. To wybrzeże już widzę chyba od pół godziny. Jest i nasza druga zatoczka. O, to centralnie przed nami. Chyba tam, gdzie jest tego, dużo tego dymu, zdaje się, że jest to miasto Carentan, a lotnisko jest troszeczkę po lewej stronie. Są jakieś fortyfikacje tego wału. Czekajcie, aż podlecimy bliżej. Chyba jakieś bunkry widzę. No tak, mamy bunkry. A
A więc jest i słynny wał atlantycki. Chcesz garść prawdę woli? Tam również mamy latarnia morska. Nasze wszystko znajduje się między tym cyplem a tamtym, między tamtą zatoką a tą, pomiędzy, czyli gdzieś dosłownie tam. Patrząc na mój rysunek tego wybrzeża, no to powinniśmy idealnie lecieć w kierunku lotniska. Widoczki mamy, bo tam jest Carentan. A my się powolutku będziemy rozglądać nad zapasem. Radio kompas pokazuje idealnie naprzeciwko nas. Trochę w głąb lądu. Chyba gdzieś tam. Jakbyśmy to mieli drugi bądź trzeci lot do tego lotniska, to byśmy było o wiele prościej. Czekajcie, ja zrobiłem też zdjęcia, no może na zdjęciach będzie to lepiej widoczne. Zdjęcia. No troszeczkę w głębi to jest lądu. Między dwoma rzekami. Jedna gdzieś tu wpływa. A nie, od tego cypla. Okej, polecimy. Tak, tu jest jedna rzeka. To jeszcze mamy troszeczkę, dobra. Tu jest jedna rzeka, a tam będzie druga rzeka. Gdzieś przed nami, tam gdzieś w okolicach tego dymu. Okej. Między Carentan a... Jest jeszcze jedno miasto. Saint Lambert. No i to jest praktycznie tuż przy linii frontu. Jedno lotnisko gdzieś tu powinno być, z tego co widzę, powinno przelatywać niedaleko. Jest, o, mamy to jedno lotnisko. Dobra, czyli lecimy teoretycznie idealnym kursem. Tu
jest jedno, a nasze jest gdzieś tam. Dobra. O, tu jest karenta. Tak, tutaj mamy. Okej. Tu jest lotnisko. Aha, to jest kolejne jeszcze? Możliwe, że kolejne. Przed rzeką to jest jeszcze jedno lotnisko. Dobrze, czyli my jeszcze dalej. Tu ta rzeka właśnie ma wpływać do karentan, czyli dobrze, tu się wszystko zgadza. I nasze lotnisko gdzieś tutaj musi być. Kilka mil od tego lotniska dosłownie. Mam jakieś zabudowania, których... A to jest chyba lotnisko. No tak, to jest to. Dobra. Chciałem powiedzieć, że tu są zabudowania, których nie ma na mapie, ale te zabudowania to jest właśnie nasze lotnisko. Okej, okay, na którym pasie mamy lądować? Mamy to napisane? No nie. Może lepiej od południa, od karentan, dobra. To przejdziemy sobie już na sterowanie ręczne. Zwolnimy. Nie, od drugiej strony przecież. Jeżeli chodzi o checklistę przed lądowaniem, mieszanka automatycznie bogata. Mamy prędkość poniżej 160 mil. Podwozie opuszczamy, czy wypuszczamy poniżej 120 mil. O, dostajemy zgodę. Plastic, proceed. Plastic, leader, roger. Jajko. Jeszcze trochę mamy. Fajnie wygląda. Okej. Mamy pas startowy. Tam nawet jakąś strzałkę mamy z zieleni. Tak jest. A więc światła pozycyjne, światła lądowania. Jest i ostrzał artyleryjski, ale to co, nasi strzelają? Dobra, podwozie w dół.
Oni się biją gdzieś? Klapę damy sobie na 1/4, a to może lepiej nie powietrze. Dobra. Obroty na maksa. Teraz przeciągniemy. Tower, this is Plastic. Leader, requesting landing clearance. Over. Plastic, affirmative. Mamy zgodę na lądowanie. Plastic, leader, copy. No, nasza artyleria strzela. Nie ten klawisz. Kurczę, nie ten. Czekajcie, tak, troszeczkę w prawo. Odblokujemy sobie koło. Czemu mi tak dziwnie? Pomyliłem klawisze. Zamiast hamować, to robiłem sobie reset trackera. Myśliwiec. Wyjąłem już syrenę. Czekajcie, musimy ją ominąć z prawej, bo tu się nie wciśniemy. Światła. Oj, skręcaj, skręcaj. No brakuje mi tych pedałów. Staniemy sobie gdzieś tutaj, na tej drodze. Okej. Okay. Hamuj kolego. Parking brake. Gdzie on tu był? Hamulec postojowy. Pyk. Kurczę, znowu pomyliłem. A jest, dobra. Zrobimy sobie tak, żebyście to widzieli. Otworzymy sobie lód bombowy. No i klawiszem do zrzucania bomb rozładowujemy. Trwa rozładowanie. O, od razu stał się lżejszy, widzieliście jak go dźwigło? Więc zamykamy, bo nie mamy czasu. Klapy sobie dźwigniemy. Dobra. O, coś tam płonie. Wyłączamy hamulec postojowy. Powoli poruszamy.
Żeby już tutaj się wbić? Dobra, dalej. Gaging fighter to the southwest. Range about 2 miles out. Mieścimy się? Engaging fighter to the southwest. Range about 2 miles out. Silny jest ten wiatr. Angus 6, engaging fighter. It's close. Out. Hightower, this is Bluebird 3, requesting landing approach. Over. Bluebird, proceed. Bluebird 3, roger. Okej. Nie dostaliśmy zgody, ale wydaje mi się, że chyba możemy startować. Osiemdziesiąt rotacja. A silnie nas nosi w lewo. Wyłączamy sobie światła. Wyłączamy go, dobra. Teraz do punktu czwartego kursem 337, ale dodajemy 3, czyli 340. Okej. Okay. Bluebird 4, out of ammo. Requesting landing approach. Over. Włączamy autopilota. Dobra. 300. 40. Bluebird 4, returning to base. Out. Okej. W porządku. Okej, obroty większe. Dobra, 400 skorygujemy sobie od razu, bo tam będzie znosić. No teraz lecimy z wiatrem. Roger.
Okej. Tower, this is Angus 6 requesting landing approach. Over. Temperatury. Angus 6. Roger. High Tower, this is Bluebird 3 requesting landing clearance. Over. Okay. Prawie pełny, tak? No to wiejemy. Tu również mamy bunkry. Do punktu czwartego mamy 52 mile. Później będziemy odbijać kursem 357. Już bezpośrednio do naszego lotniska. No tak, ten radiokompas pokazuje nam lotnisko. Na to wszystko wskazuje. Zobaczymy, jak on będzie działać w nocy. Za chwileczkę powinniśmy chyba stracić zasięg. Strasznie sobie ich słychać, że nie wyciszało radia. To jest na 100%. Strzelają do mnie? Mamy i ląd. Jeszcze kursu nie zmieniamy.
Te okręty płyną w kierunku Francji. Nasz punkt czwarty znajduje się tak w połowie drogi właśnie między Francją a Wielką Brytanią. Nie obliczyłem sobie czasu. Tak jest po prostu najprościej, że lecąc, nie wiem, 170 mil na godzinę przez 50 mil. Powiedzmy o 85 mil byśmy zrobili w pół godziny. 15 minut robiliśmy, weźmy 42,5 mil, 15 minut, czyli mamy jakieś 16 minut lotu. Lecimy z dobre kilka minut. Czy jeszcze troszeczkę? Wydaje mi się, że powoli możemy ten kurs zmieniać, czyli 353, 357, 354. Nasz radiokompas się przedstawił. Szaleje. Czyli jeszcze najprawdopodobniej ma słaby sygnał.
Chyba, że jeżeli on tak szaleje, to po prostu może nie ma żadnego sygnału. O. Chyba, że tak. Dopiero gdy się ustabilizuje, wtedy złapał sygnał. I chyba się ustabilizował. No musimy dostrzec miasto przy wybrzeżu i jego skrajną prawą częścią przelecieć. Ależ tu będzie cięcia. Tam chyba mamy to nasze jeziorko, o którym wspominam, jak żeśmy startowali. I za chwileczkę powinno nam się wyłaniać miasto wraz z masztami radiowymi. Kursu nie zmieniałem. Zobaczymy, jak nas będzie nawigować. O, i jest nasze miasto. Okej. Szkoda, że nie generują się szybciej jakieś większe obiekty, typu właśnie te maszty radiowe. Bo już powinny być tutaj widoczne. Troszeczkę w lewo odbić. Mamy nasze miasto, a gdzieś tam powinno znajdować się nasze... O, chyba nawet widać tam za miastem. Nasze lotnisko. Centralnie na ekranie. Teoretycznie powinniśmy okrążyć to lotnisko i lądować od północy. No dobra, zrobię tak. Czyli przelecimy nad i będziemy lądować od północy. Nie od południa teraz. A masz tu nie widzę. One były gdzieś tutaj.
Są. Ledwo widoczne. Powinniśmy się już powoli pytać o zgodę na lądowanie. Włączyłem sobie światło pozycyjne. No tak, ten kompas wskazuje lotnisko. Dobra. I lądujemy od południa, czyli tam od tego lasu. Tak. Mamy flarę. Dobra. Robimy skręt w prawo, a raczej nawrót. Max. Podwozie w dół. Klapy już możemy dać. Damy do połowy. No i kończymy nasze zmagania w nowej karierze. Zobaczymy, co przygotowano nam w kolejnej misji. Lecimy tam?
Czekajcie. Nie no, nie chcę go jeszcze uszkodzić. Bluebird, rejoin formation and continue with the mission. Out. No, nie wlazłby, widzicie? Dobra, kończymy naszą misję. Zakończ, akceptuj. Track i Yara sobie wyłączę i odczepię. Coś muszę z tym gardem zrobić, bo mnie boli. Lądowanie, start, transport. Godzina 23. O, popatrzcie się. Ale jaja. Kurczę. Czemu tutaj te kropki wywala gdzieś? No i pięknie. A co tu się wydarzyło? Bo tu było jakaś bitwa powietrzna, ale jest coś tutaj. BF zestrzelony. Nasz reflektor został uszkodzony. Tutaj się bili. BF. I P-51. Aha, nie przyjrzałem się. Kurczę, tu jest terytorium wroga przecież. A my mamy dopiero tutaj tą przestrzeń. Dobra. Nie przyjrzałem się dokładnie mapie. Brązowa gwiazda. Kończymy. A więc przechodzimy do kolejnej misji naszego kolegi z dywizjonu. Ukończona. A więc przechodzimy do dnia następnego. Mieliśmy 23 czerwca. Ciekawe ile nam. 28 czerwca. Czyli o 5 dni przeskoczyliśmy. Cztery misje tego dnia były. Dużo. Z reguły są dwie misje. No przeważnie trzy. Ale bywają dwie, ale cztery to dosyć dużo. Temperatura nam wzrasta. Mamy 16 stopni. Mamy mglisto, 28 czerwca, mamy kolejną gazetę. Wytłumiono. Ok. Przejdźmy sobie do planowania. Lecimy w pierwszej misji o 9 rano. Znów mamy... Znów mamy transport. Paradrop to są na spadochronach, będą zrzucać, a my mamy po prostu wystartować i wylądować. Znów tam? Aha. Czyli tym razem na lotnisku tuż przy linii frontu, za Carentan. Na zachód, na południowy zachód. Okej. Okay. Ale trasa będzie podobna. O, a tu się coś zmieniło. Taki przyczółek tylko został Niemcom. Dobra, a więc nie po... To temu tutaj jak wracaliśmy był ostrzał. Jak lecieliśmy.
bo to było terytorium Niemiec. Dobrze, to będzie na tyle. Zapraszam Was do kolejnego materiału, a tu się zbliżamy znów do nowej linii frontu. Także trzymajcie się ciepło, hejo! Ponieważ zakupiłem nowy dodatek w bitwie o Normandię i teraz to wrzucę na sam koniec materiału. Chciałbym, żebyście mi podpowiedzieli, czym jeszcze można by było sobie tutaj polatać. Pomyślałem nad Niemcami, w sensie mamy tutaj U-88 w wersji bodajże A4, czyli tej, którą znamy, ale jest jeszcze nowsza wersja C6. Jeżeli chodzi o inne samoloty, jakie tutaj występują w tych działaniach, ja może Wam tutaj oddalę. Mapa jest przeogromna. Jak będziemy startować w Wielkiej Brytanii i jak coś poknocimy z nawigowaniem, no to jesteśmy nie powiem gdzie, ale wracając. Jakie samoloty mamy? Ten mam niedostępny, bo on jest do kupienia jako premka, można tak powiedzieć. Late, on później występuje. Mamy Focke-Wulfa 190, wersja A6, A8. Messerschmitta Me410 wersji A1. Arado to jest odrzutowy samolot, ale też występuje jako samolot premium. Myślę go zakupić, ale jeszcze nie teraz. No i mamy tutaj U-88, A4 i C6, ale nie mamy tutaj, co ciekawe, czy zmieniają się nam samoloty? Nie. Heinkela HE-111. Myślałem, żeby tu też 111 gdzieś polatać. Myślałem, że tę misję może gdzieś tam nad Wielką Brytanię, ale nie ma. Czyli ewidentnie, jeżeli chodzi o kampanię niemiecką, jesteśmy bardziej na obronę przygotowani, aniżeli atakowanie. Jeżeli chodzi o... Kurczę. Damy Wielką Brytanię. To mamy tak. P-51B, czyli to jest chyba Mustang, jak się nie mylę. Spitfire'a 9 wersja C, 9 wersja E. Tempest Mark 5 seria 2, Mark 1B, Mosquito, no i też C47A. A jeżeli chodzi o źle to robię, Stany Zjednoczone, to chyba będzie ten wybór taki sam. A nie, jest większy. Mamy P38, P47D, P51B. To jest późniejsza wersja, występuje, podejrzewam, w późniejszych kampaniach. No i tyle.